To była długa i ciężka sprawa, ale nareszcie Spike i ja trzymamy faceta w garści. Pozdrowienia, Spike! Spike, poradzisz sobie. Jeszcze tylko chwilka. Trzymaj się, szefie. Los amerykańskiej rodziny orłów zależy od ciebie. Zaraz, ja znam ten zapach. To nie ty, gorzej. Zaśmierdzące nawet jak na skutki wzdęka. Nie, to co czuję, to musi być... Myśl, Ice. Musisz podjąć decyzję teraz. Od tego zależy życie małpiszonka Spike'a. Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego czwartego projektu Let's Play. Cóż, tym razem przedstawiam wam grę Ace Ventura. Grę bardzo starą, grę dla mnie niesamowicie nostalgiczną, grę przygodową. Grę, przy której... Mam nadzieję, że będę się świetnie bawił i troszkę cofnę się w czasie. Zaraz powiem więcej, ale na razie przydałoby się już coś zrobić. Tak jak mówię, jest to gra przygodowa, mamy możliwość interakcji z bardzo wieloma tutaj rzeczami. No i cóż, strzelamy się w psiego detektywa Ace Aventurę. Jesteśmy na misji, gdzie zastawiliśmy pułapkę w formie... No właśnie. W formie naszej małpy Spike'a, tutaj mamy Spike Incognito. Tam tego żółto dzioba jakiegoś gościa, który widać... Nie za bardzo lubi zwierzęta i chce podpierdzielić. Zwierzaka. Mamy możliwość oczywiście naszego inwentarza otworzenia. W tym przypadku jest to nasza koszula, pazucha. No i wybieramy linę. Zaczynamy. Z tego co pamiętam. Mała orla rodzinko. Ej, czuwa. Jeszcze jak tą muzykę słyszę, to po prostu cieszę się do monitora, naprawdę. Mam nadzieję, że będę pamiętał stosunkowo dużo. Ace Ventura, psi detektyw, dokładnie. Wizytóweczkę musiał zostawić. No i ten klasyczny humor z oblepieniem kogoś czymś i szczepieniem piór. Kreskówkowy dosyć. I standardowe darcie dupy Ace Aventury. Naprawdę, to jest piękne. Okej, także to było takie lekkie wprowadzenie po prostu do gry. Teraz już rzeczywiście jesteśmy, powiedzmy, przed wejściem naszego mieszkania. Mamy za pazuchą klucz. No, spróbujmy otworzyć. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio grałem w tę grę. Lat mam 17, grałem pewnie jak miałem z 8 może. No, sporo lat temu grałem w tą grę. Także to będzie świetna seria na takie cofnięcie się w czasie troszkę, na przypomnienie sobie dzieciństwa, ile to niekiedy z tą grą się męczyłem czasu. Także mamy mieszkanie Ace Aventury, jego detektywa. Jest tu mnóstwo rzeczy do interakcji, spróbujmy sobie wszystko poklikać. Może zacznijmy od tutaj automatycznej sekretarki? Chociaż nie, otwórzmy drzwi, bo ktoś puka. Zobaczymy, kto to jest. Czas zapłacić, Ventura. Co? Trzymasz tu zwierzęta? Wnoście się stąd ty i cała twoja menażeria! Ma pan naprawdę piękne oczy. Wiem, że zabrzmi to kretyjsko, ale co by pan powiedział na czułe objęcie w toplesie? A co byś ty powiedział na eksmisję? A co byś ty powiedział na usunięcie twoich małych współlokatorów? Mam tego dość, Ventura! Wkurzasz mnie. Już ja cię urządzę. Wynoś się! Uwielbiam, kiedy wykonuje pan ten numer Noc na Łysej Górze. Zapamiętaj moje słowa, Ventura. Będziesz tego gorzko żałował. Dobra, spierdźla dziadu. Także to był Chica Dance, jak on to fajnie wymawia. Nasz sąsiad, który nie jest zadowolony do końca z tym naszym współżyciem ze zwierzętami tutaj.
Dobra, mamy telefon. Telefon pamiętam, że fajne można rozmowy odbywać, także przedzwonimy sobie wszystkie możliwe opcje. Halo? Chciałbym zapisać się do klubu Lewatywy Miesiąca. Tak, będę płacił gotówką. O, zapłacę ekstra za pielęgniarkę w domu, żeby zapewnić sobie właściwe dozowanie. Nazywam się Chica Dance. Ten humor Ace'a jest niewiarygodnie suchy, ale jest coś w tym takiego w stylu właśnie Jima Carrey'a. Halo? Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej i jestem właścicielem domu i mam wyrzuty sumienia za moje nieludzkie zachowanie w stosunku do moich lokatorów. Znajdźcie mnie, zamknijcie, a klucz gdzieś wyrzućcie. Jasne. Nazywam się Chica Dance. No oczywiście jest stara się jak najbardziej dopiec sąsiadowi, który się go czepiał różne rzeczy. To nic nie mam za podsłuchem. Mam ogólnie jeszcze dostępny zegarek, gdzie mamy aktualną godzinę. To chyba data, chociaż data jest troszkę nieaktualna, nie wiem. Nie wiem. 18 tutaj zainstalowałem tą grę, teraz mamy 20. Sobota 13 dokładnie. Mamy różne opcje. Mamy tutaj oczywiście pomoc naszego kolegi hipisa, kto oglądał film. Na pewno kojarzy, ale dobra, ja bym chciał stąd wyjść. Którymi przyskami? Okej. Dobra i escape'em. W porządku. Porozmawiajmy dalej przez telefon. Zapraszamy na 300. Oj, kliknąłem pilot. Serialu Gorącej Miłości Violetti i Carlosa. No, podziękujemy Violetti i Carlosowi. Ale zobaczmy, może jeszcze raz spróbujmy na pilot. Nie wiedziałam, jak duże jestem depresji, dopóki nie zadzwoniłam do klubu pomocy samotnym. Okej. Okay. Dobra, walić ten telewizor. W telefonie są ciekawsze teksty. Halo? Nie znasz mnie, ale ja się czuję, jakbym znał ciebie, sąsiadeczko. Jestem łysy, jestem dziwny, mieszkam w budynku naprzeciwko. Nazywam się Chica Dance. I lubię sobie popatrzeć. No już, zadzwoń po gliny. Wcale się ich nie boję. Wow, dobra, Ace, trochę, wiesz, przesadzasz chyba. No, spojrzał na zegarek. Halo? Pizzeria Małego Kaliguli? Chciałbym zamówić pizzę. Tak, ze wszystkimi dodatkami, naprawdę wszystkimi. Ile dopłacam, abyście zdjęli skarpetki i je dołożyli? Zdaję sobie sprawę, że nie jest to standardowy składnik, ale jestem nieco ekscentryczny w doborze dodatków. Tak, na pewno macie już mój adres. Chica Dance. No, ta gitara w tle, to było fajne. Podoba mi się bardzo, jak on przeciąga to Chica Dance. Świetne to jest. Halo? Czy to biuro werbunkowe? Chciałbym skorzystać z waszej specjalnej oferty rekrut przez telefon. W sobotę w Bośni? Będę tam. Nazywam się Chica Dance. Bośni? Trochę daleko, no ale okej. Okay. Zobaczmy, może jeszcze będzie. Nie pamiętam ile z tych opcji, ale chcę wybrać wszystkie, wiecie? Halo? Ogród zoologiczny w Miami? Dwa słowa. Różowe flamingi. Uwielbiam je. Chcę je mieć. Aha. Dobra, ile ich macie? Dawajcie mi je tu wszystkie. Jasne, jestem właścicielem domu. Nazywam się Chica Dance. Okej, spoko. Flamingi, czemu nie? Halo? Chciałbym zapisać się do klubu Lewatywy Miesiąca. Okej, to już było. Lewatywa była. Będę płacił gotówką. O, zapłacę ekstra za pielęgniarkę w domu, żeby zapewnić sobie właściwe dozowanie. Nazywam się Chica Dance. Dobra, także to tyle z telefonu. Tutaj jeszcze, jak widzicie, w rogu mamy obrazek jakiegoś plemienia. To jest easter egg, wydaje mi się, do filmu. Nie pamiętam, w której części, chyba drugiej, Ace Ventura Zew Natury, gdzie tam były właśnie te plemiona, co ze sobą walczyły i była ta sprawa z nietoperzem. Nie będę za dużo mówił, kto chce, to niech sobie obejrzy. I tutaj też mamy piłkę, która jest nawiązaniem do pierwszej części filmu, tak mi się wydaje. Było coś takiego z piłką, nie pamiętam do końca, o co chodziło, ale było coś właśnie z piłką do futbolu amerykańskiego. Okej, tu mamy kable do TV, później będziemy potrzebować tego... To jest też taki troszkę test dla mnie. Zobaczymy, ile będę pamiętał z dzieciństwa, ale myślę, że bardzo dużo, ponieważ grałem mnóstwo razy, a teraz chcę tę grę tak przeruchać, żeby nie musieć do niej wracać przez następne 8 lat. Także wybaczcie, jeżeli będę naprawdę wszystko klikał, bo chcę się tym nacieszyć po prostu. Dobra, ja bym chciał, żebyście przesunął troszkę Ace i chciałbym kliknąć to.
Okej, żaby, jak widzicie, psi detektyw. No, uwielbia zwierzęta, nie oszukujmy się. Jest to część jego życia. Tutaj jakaś maszyna do włosów, nie wiem. Także klikajmy dalej, dalej. Co my tu możemy? O, chodźmy do automatycznej sekretarki, to może być fajne. Okej. Klikamy, słuchamy. Ace, zadzwoń do mamy. Trzymaj się, pa, pa. Jej wyrażenia są tak piekielnie słodziutkie. Okej. Panie Ventura, potrzebuję pomocy. Moje pchły uciekły. Chcą dołączyć do cyrku. Zapowiadało się fajnie, ale jak zaczęło o tych pchłach, to już nie bardzo. Daj spokój. Dobra, daj spokój. Fajne są tego teksty z odzywki, chyba, czekajcie. Nie dotykam tego. No. Kto wie, gdzie to było? Niektóre teksty po prostu tak mi zapadły w pamięci, że do tej pory potrafię je powtórzyć, nie? Dobra, weźmy to. To chyba węgorze, nie? A, więc to tutaj postawiłem moje elektryczne węgorze. A, jakieś zdziwienie. Dobra, piekarnik. Okej, nawet nie wiem, co to jest za zwierzak, ale dobra. Tutaj. O kurwa, kangur. Kangur pod zlewem, czemu nie? To co? Jakieś oczy. Tutaj szczur. I rękawiczki. Te rękawiczki będą nam potem potrzebne, na razie ich nie biorę. Nie wiem, czy to są fretki? Nie, niestety nie znam się za bardzo na zwierzętach, musicie mi to wybaczyć. Będę starał się zgadywać. No to przypuszczam, że jakaś papuga, jakiś ptok. Piesek z lewu pije, czemu nie? To nie wiem, co to jest za zwierzak. Nie mam pojęcia. Jakieś dziwne gatunki tutaj Ace ma. Wąż, czemu nie? Kolejny ptok. Nie. Nie, dobra, nie. Lodówka. Wiesz, Spike, na widok wkurzającego się łysolca robi mi się gorzej. No co takiego złego było w tej lodówce? Szczur w śmietniku, standardowo. Dobra. Do toalety na razie nie będę wchodził, bo jeszcze przyjdzie na to czas. Chcę robić tak wszystko mniej więcej, żeby rozłożyć to w czasie, żeby nie od razu nie wyklikać wszystkiego w tym pomieszczeniu. Tutaj ekran projekcyjny to też będzie fajna rzecz dla tych, którzy nie pamiętają, którzy nie grali, to będą mieli fajne zdziwienie. Także lecimy dalej, notatka? Nie. No dobra, także na razie chyba wszystko. Wsiadamy do laptopa, żeby przejść powiedzmy dalej w grze. Cześć koleś, mam informacje, które chciałeś. Zamieniam się w słuch komputerowy Wygo. Oto historia, przyjacielu. Eskimosi donoszą o tajemniczym zniknięciu wszystkich psów pociągowych. O chuj. Ejsa, jeśli takowa istnieje, hippie z mikrochipi. Hippie z mikrochipi. Niestety, w tym tygodniu na Alaskę nie płyną żadne statki. No, to nie fajnie. Mogę podrzucić cię na statek zmierzający na Alaskę, który jest w drodze już 2 dni. Ale jak? Dokładnie podrzuceniu mówimy. No właśnie. Dobra. Czyli o takim podrzuceniu mówimy. Najlepsi dwaj spośród trzech. Ej, nie zostawiajcie mnie. Nie jestem meduzą. Jestem człowiekiem. Dobra. Spaj. Albo nasz upadek spowodował drgnięcie czasoprzestrzeni i co... Ta małpa jest tutaj na górze. ...90. XIX wieku. Albo ta łódź jest 100-letnim Nautiliusem kapitana Nemo. Sprawdźmy to. Morska małpa. Morska małpa. Dobra. Mamy tutaj łódź podwodną. Niestety minusem odpalenia gry na wirtualnej maszynie, ponieważ grę odpalam na wirtualnej maszynie, niestety nie ma możliwości już tej starej gry odpalenia na nowych systemach. Więc odpaliłem na wirtualnym Windowsie XP-ku. Minusem jest to, że czcionka się robi. Po prostu czcionka się robi, niektóre kwestie dialogowe i podpisy, takie właśnie jak ta łódź podwodna, czy ten żółto łódź na początku, są spierdzielone, pomieszane litery, alfabety, ale myślę, że i tak się doczytamy. Dobra, luk wejściowy. No, dobra, Spike. Musimy przez to przebrnąć. Teraz będzie pierwsza część zręcznościowa. Nie wiem, czy... Bądźmy prawdziwymi twardzielami. W porząsiu? W porząsiu. O Jezus, jak szybko! Dobra. Ja to pamiętam. Tyle razy się tu męczyłem, pamiętam, Jezus, ile ja razy tutaj padłem po prostu, ponieważ musimy tutaj, jak widzicie, mamy na dole nasz tlen. Musimy zbierać buteleczki z tlenem. No papieru byśmy nie... O Jezus. Trochę mi to nie pykło. Pamiętam, ile razy się tutaj naprawdę męczyłem, umierałem i próbowałem wiele razy to przechodzić, to...
To masakra. Ale postaram się teraz wykazać troszkę większymi umiejętnościami, jak byłem mały, oczywiście mniejsze palce miałem. I pamiętam, czasem przez tydzień dosłownie przechodziłem niektóre elementy zręcznościowe, codziennie próbując po kilka razy. Kanapki mogę zjeść, nie? Kanapki dodają prędkości, dobra. Kanapki dodają prędkości, ale przez to no jak mam przejść? No bez jaj. Bez jaj, przez to się nie dało przejść. Za dobrze. Muszę jeść kanapki, bo one dodają prędkości, a tak powoli to nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Płynąłbyś troszkę szybciej, Ace. Oj, stary, tak wolno to sensu nie ma. No, dawajcie jakieś buteleczki z tlenem. Fuck, jak to mi się nie uda, to będzie lamersko. Okej. Lepiej. No nie. Dobra, zwolnij trochę, płyniemy szybciej, ale muszę trochę się przesunąć na kamerze. Dobra, jest dobrze. Płyniemy szybciej. Są takie momenty, w których po prostu, moim zdaniem, nie da się tu przejść. Tak jak tamta ławica tych śmiesznych, już prawie zdechłych rybek, to była no, nie do przejścia, moim zdaniem. Tutaj też nie wiem, jak przepłynąć przez ten środek. Są takie momenty śmieszne. O. Dobra, fajnie, mamy to. Chyba za niedługo końcówka będzie, nie? Super. I radzę, nie wchodźcie tam. I mówię nie wchodźcie w najgorszym tego słowa znaczeniu. Nigdy, przenigdy, przenigdy, nigdy! Okej. Okay. Cisza. Ale cokolwiek robisz, nie pozwól, aby była to cisza śmiertelna. Bardzo podoba mi się to pseudo przełamanie czwartej ściany, czyli momenty, kiedy on do nas po prostu mówi, Ace. Ta głowa się tak przybliża do nas i mówi, to jest... Nie wiem, czy to jest do końca przełamanie czwartej ściany, ponieważ bezpośrednio się do nas nie zwraca, ale wygląda jakby się zwracał, więc moim zdaniem jest to swego rodzaju przełamanie czwartej ściany. Okej. Jesteśmy na statku na Nautiliusie Kapitana Nemo. Spróbujmy iść dalej. Oj, chuj. Jak nas znaleźliście? A, to wina tych świństw. Następnym razem nie ruszamy się z domu bez leśnego odświeżacza powietrza. O kurde. Ja, Jacques Dimanquet, jestem jedynym człowiekiem zdolnym zastąpić Nemo jako kapitan Nautiliusa. Niedługo każde stworzenie w głębinach będzie moim niewolnikiem, a ja będę ich trzymał żelazną ręką. Dobra, spokojnie. Coś powiesz, Ace, nie? Musimy chyba kliknąć sami. Jacques Dimanquet. Nie wiem, jak się jego imię tutaj wymawia do końca. Jacques Dimong, były prowadzący dokumentalny program oceaniczny wylany, bo nikt nie rozumiał słowa z jego gadki. Aktualnie jest plagą siedmiu mórz i wrogiem marynarskiego stylu życia, który wciąż nie odkrył, że podręczniki sztuki wymowy wydawane są na kasetach. Jak miło cię znów zobaczyć, Jacques. Ty skorupiasty pseudotwardzielu. Okej, czyli dowiedzieliśmy się czegoś o Jacku. Fajnie, Ace, widzę no, obszerną wiedzę w różnych dziedzinach. Tam Czesław, kurwa Czesław. Nie pamiętałem tego imienia. Daj spokój, coś jeszcze? Nie. Nie? Nie mogę tego zrobić. Dobra. Okej, a tutaj Anastazy, te imiona ich. Tu mamy Spike'a. Nie chcesz porozmawiać ze Spike'iem, kolego? To jakieś tace mamy? Dobra, jeszcze porozmawiajmy z Jacques Dimanquet. Widzę, że brakuje ci jeszcze paru rybek do pełnego szczęścia. Uczta na cześć hojności morza, mon ami. Ryba Archanioł z południowego Atlantyku. Diamentowe krewetki zamieszkujące tylko wody wokół wyspy Żartopia. Ho, mięczaki z księżycowego chowu Oktawiana. Oktawiana! Armand, odezwij się! O kuźwa, ośmiornica. Pamiętam, że z nią możemy porobić śmieszne rzeczy. Dawaj, Ace. O fuj. No jest to chydne, ale w stylu Ace'a zasadniczo. On by to zrobił na luzie. Jak kurwa na tacy go podali, to raczej ciężko, że miał puls. Będziemy mieli pogrzeb na morzu. Armand chciałby tego. No dobra, szkoda ośmiornicy, szkoda. Co nam jeszcze powiesz? Obiad jest obrzydliwy? No, a poskarżmy się. Wspaniałe danie śmierci, Żak. Widzę, że nie trawisz mieszkańców głębin. Nie trawisz żadnych mieszkańców. Widzisz, żabojadzie. Poza tym, to nie jest wino. Ale to takie delicje. Gówno nie delicja. Tak? Obadaj zbiornik odpadów na rufie.
To, co zobaczysz, pomoże ci przerzucić się na winogrona. Ma to sens w sumie. Dobra, dobra. Spróbujmy... Aha, jeszcze muszę z nim... Dobra, spływam stąd. Naprawdę bosko, ale Spike i ja mamy ważne rzeczy do zrobienia. Ale... O, Czesław. W ostateczności mogą poczekać, prawda, Spike? Sko, jesteś moim gościem, monsieur... Szopa na głowie. To też pamiętam. Ktoś przestrzegał moich zasad. Zamknięte drzwi pozostają zamknięte. Nie ma schodzenia na niższy pokład, ale możesz sobie popływać na zewnątrz. Jest tam mokro, jak... Mokro. No dobra, Czesław i Jacques Limonkę nas zostawili. Spróbujmy jeszcze na krewetki kliknąć. To nieludzkie! Pomszczę was, morscy przyjaciele, i uczynię ocean bezpiecznym dla waszych dzieci. Pewnego dnia krewetki będą mogły bez przeszkód rosnąć i stać się gigakrewetkami. Okej, okay, fajnie, fajnie. Na coś jeszcze? Na te w tle nie mogę? Nie mogę tego zrobić. Dobra, czyli to wszystko. Nie. Ze Spike'em nie bardzo, tam w tle już nic nie poklikamy. Także wychodzimy. Dobra, no jesteśmy na statku zmierzającym na Alaskę. Poklikajmy sobie, co się da. Zginął w wypadku z rozgwiazdą. Dobra, a ta? Powstania Gąbek w 1846. Czyli mamy tutaj rodzinę Nemo, właścicieli tego okrętu podwodnego. Mamy widelec, zajebiście. Czemu nie? A ten kolega to kto to? Jean-Claude Nemo, twórca paluszków rybnych. Jean-Claude Nemo. Dobra, Nemo. To mamy zawór taki na dół, ale to pamiętam, co tam jest. Na razie myślę, że możemy spokojnie wejść do tego pokoju, a wchodzimy do niego za pomocą widelca, jako wytrychu. Także wbijamy. No. Super. Jak ja pamiętam ten pokój, ja. Naprawdę, strasznie, aż mi ciarki przechodzą w niektórych momentach, jak gram teraz. I po prostu cały czas się cieszę do tego monitora, bo świetnie mi się przypomina te rzeczy. Od czego by zacząć? Tyle możliwości. Dobra, może od prawej. Tu mamy, pamiętam, muszelkę. Oj. No, szkoda, to się szkoda. Nie ruszy. To się nie ruszy. Szczoteczka do zębów. Jacques Dimon. Nauczymy starego Żaka podstaw higieny ustnej. Zgoda? Co się stanie? O Boże, nie! O kurwa, Ace. Wystarczy! Dobra, Spike. Mała plugawa małpo. Plugawa małpo. Jezu, spokojnie. Dobra, tu mamy... Nie jestem w stanie tego przeczytać. Chyba błękitna muszla. No, świetny wynalazek. Muszla komórkowa. Ciekawe, czy odbiera faksy. Halo? Król Neptun? Halo? Halo? No, to jest strasznie... Spike? Co ty odpierdalasz? Na chwilę się odwróciłem, a ty już szczękę Jacques Dimon wpierdziasz. Wow. Aha, aha, pamiętam. Nie. ID Jacques Dimon. Password chyba to jest Nemo. Okej, czy do czegoś na pewno to przyda. Szafeczkę otwórzmy. Bierzemy klucz. Jeszcze nie wiemy do czego, ale bierzemy klucz. Plik gotówki? Chyba tak. Co to na pewno? Tak, plik banknotów. Okej, super. Mam już trochę rzeczy, czemu nie? Fajnie, fajnie. Karteczka. O, dwa ubytki. Ktoś tutaj słabo szorował. To wiem, że da się kliknąć jeszcze raz. Mapy? Akurat tego nam trzeba. Możemy zrobić origami. To twój ulubiony Spike. Przeuroczy miś koala. Pochodzi z Australii, gdzie żyje na drzewach eukaliptusowych i żre tabletki od bólu gardła. Okej, okay, fajnie, fajnie. Mam jeszcze dziennik kapitana. Nie ma rozkładówki? Fatalnie. I tak, ja, Jacques Dimonquet, znalazłem osławionego Nautiliusa, którym zawładnę morzami. Dobra. Dalej? Mogę na tę stronę? Coś nie ma możliwości. Mogę kliknąć? Okej, okay, mogę. Kwatery kapitana Nemo pozostawiłem nietknięte w stanie, w jakim zostawił je wielki podróżnik wiek temu. Dzisiaj badałem wody wokół statku i znalazłem błękitną muszlę.
Si magnifique. To chyba była ta muszla, którą podnieśliśmy i podpierdoliliśmy, okej. Okay. Dzisiaj dokonałem niemożliwego. Zrobiłem pieczoną kaczkę z odchodów węgorzy. Kolejny dzień w biurze mojego osobistego bohatera. Mua! Te nabazgrane numery, co one mogą znaczyć? Pomijając oczywisty fakt, że Jacques Dumanque jest pokręcony. No, jak to ładnie, elokwentnie powiedział. Dobra, mamy wulkania, długi, krótki, krótki. Ja wiem, o co z tym chodzi. Później ci, którzy nie grali, też zobaczycie. No ale okej, słuchajcie, to tyle na ten odcinek. Pierwszy odcinek z gry naprawdę dla mnie prześwietnej i niesamowicie nostalgicznej. Także myślę, że będę się przy tym świetnie bawił. Może humor nie jest zbyt zabawny, ponieważ jest to troszkę stary humor i już no, nieaktualny. No, nawet wtedy nie był chyba za tych czasów śmieszny, ale pomijam już ten fakt. Także należy się po prostu cieszyć tym, co tutaj jest. Nie narzekamy. Więc dzięki ci za oglądanie, no i widzimy się w następnym odcinku z Ace Aventury, także cześć!